Cześć, witam Was kochani bardzo serdecznie w 15 tygodniu. Nie przedłużając zacznę, bo już nagrałam ten film jeden raz, wysiadła mi bateria w mikrofonie, także zero głosu. Także muszę nagrać jeszcze raz. Ok, nie przedłużając, zacznę od tego, powiem Wam, jak to było z tymi migrenami od zeszłego tygodnia. W zeszłym tygodniu miałam, w sobotę była taka moja ostatnia okropna migrena, która mnie dopadła, gdzie czułam, jakby mi się mózg dosłownie palił, ale od tamtego czasu budziłam się praktycznie codziennie z bólem głowy, ale to było bardziej tutaj, że miałam te mięśnie takie spięte tutaj i pobolała mnie troszeczkę głowa rano na przykład, a później już przechodziło. Albo ten ból czasami gdzieś tam tlił cały czas, cały dzień się tlił i mówię, tak jakby się czekał po prostu, aby się rozhulać. Byłam u lekarza w środę poprzednią i właśnie z tymi migrenami. Pani doktor powiedziała mi, że mogę brać kodeinę. Kodeina to są tabletki dosyć silne i ja jestem, właśnie powiem Wam, że jestem przeciwna, w ogóle wiecie, że jestem przeciwna tabletkom, ale jeśli chodzi o tabletki w ciąży, to już w ogóle staram się, naprawdę będę się starać jak najbardziej, żeby nie brać, chyba że no, będę miała taki po prostu ból głowy, że będzie nie do wytrzymania, gdzie mówię, wytrzymałam już takie bóle, które no, żyć mi po prostu nie dawały, także będę starała się po prostu nie brać żadnych tabletek, bo nie chcę. Bo pomimo tego, że lekarz mówi, że można, to ja myślę, że to zawsze w jakimś tam stopniu szkodzi. Mam nadzieję, że po prostu te bóle głowy mi nagle jakoś przejdą. Okej, co w tym tygodniu? W tym tygodniu miałam sny. Miałam pełno snów, miałam po prostu kilka snów co noc, gdzie kiedyś pamiętałam, że raz na pół roku mój sen i miałam bardzo, właśnie bardzo dużo snów, które pamiętałam, bardzo dziwne sny miałam. Śniło mi się na przykład jednego dnia, że miałam, że urodziłam chłopca, a drugiego dnia mi się, dwa dni później śniło mi się, że urodziłam dziewczynkę. I mówię, na pewno jest to coś takiego, że myślę, po prostu mam to gdzieś tam w podświadomości, za jakieś 30 chyba 8 dni dokładnie będziemy znać płeć dziecka, także nie mogę się chyba już tego doczekać i myślę o tym jakoś, myślę o tym, nie wiem, może podświadomość mi po prostu stara się, no nie wiem, stara się jakoś dowiedzieć. Następną rzeczą jest rzeczy, dżinsy i kurtki zaczęły być na mnie ciasne. Robi się większa, jakby nie patrzeć, słuchajcie, ja Wam zawsze mówiłam, bo niektórzy mówią, o, nie miałam brzucha do któregoś tam miesiąca, takiego jak Ty. Słuchajcie, ja nie ukrywam tego, że robi się coraz większa i no i tak to jest, każdy z nas jest inny. Mi akurat brzuch rośnie, przytyłam już trochę, także rzeczy robią się już ciasne, wchodzę jeszcze w rzeczy, ale już są naprawdę ciasne, także jak miałam ostatni raz dżinsy na sobie, to już mi się wbijały po prostu w brzuch, także zamówiłam sobie już jedną parę spodni ciążowych, też nie chcę za dużo tego zamawiać, tak samo z kurtką, staram się, mam jeszcze jedną taką szerszą, ale myślę, że będę musiała jeszcze jedną na zimę zamówić, taką już jak będę miała po prostu taki dosyć duży brzuch, dlatego że po prostu, no co, trzeba jakoś, nie będę chciała marznąć w zimę, a nie chcę za bardzo też pieniędzy wydawać na te rzeczy ciążowe, bo to jest tylko kilka miesięcy. Następne... zwykle jestem osobą, która nigdy na przykład nie siada, jak coś robi, zawsze na stojąco i zauważyłam, że w tym tygodniu, jak się schylałam po prostu zakładać skarpety czy buty, nigdy na przykład nie siadałam, a teraz słuchajcie, powiem Wam, że brzuch mi już tak jakby przeszkadza i jest to dla mnie takie nie za bardzo wygodne, gdzie mówię, ten brzuch jeszcze nie jest jakiś ogromny, ale ja nie jestem tego przyzwyczajona, bo nigdy nie miałam właśnie brzucha dużego i jak się schylam, to już jest taki, no nie wiem, jest tam jakiś tam problem i chyba będę musiała zacząć siadać po prostu przy zakładaniu butów czy też skarpet. Następną rzeczą jest, zrobiłam powrót na siłownię w poprzednią niedzielę, czułam się jak ryba w wodzie, czułam się po prostu tak cudownie, powiem Wam, że trochę pobiegałam, zrobiłam trening siłowy i naprawdę czułam się bardzo dobrze. Myślę, że te bóle głowy, jak jedna z Was również zasugerowała, mogą być spowodowane tym, że no nie ćwiczę teraz tak intensywnie i tak często jak właśnie przed ciążą i jakby nie patrzeć, ćwiczenia to są jak leki przeciwbólowe, działają po prostu na nasz organizm i teraz też może, mówię, to może być taki jakiś efekt uboczny tego. Także czułam się jak ryba w wodzie, no ale w dalszym ciągu w tygodniu jestem taka po pracy, jestem dosyć zmęczona i no nie wiem, będę się starać jakoś, jak nie, to będę się starać chociaż robić coś, cokolwiek w domu, jakieś ćwiczenia, no i oczywiście w weekend. Następnie właśnie chciałam tylko zaznaczyć, że czułam się naprawdę jak ryba w wodzie, czułam się fantastycznie, po prostu tęsknię za moją siłownią, ale jeszcze jak mówiłam już wcześniej, mam całe życie na ćwiczenie.
siłownia nigdzie mi nie ucieknie. Następnie zaczęłam myśleć o rzeczach, które muszę kupić. Nie chcę kupować niczego jeszcze dla dziecka, nie chcę robić zakupów, ale zaczęliśmy już sobie odkładać pieniążki, od kiedy się tylko dowiedzieliśmy, że jesteśmy w ciąży, zaczęliśmy odkładać pieniążki na właśnie na te zakupy, takie na tą całą wyprawkę, którą trzeba będzie na początku kupić i powiem Wam, że zaczęłam już po prostu patrzeć, co jakie ma ceny, co mniej więcej będę potrzebować, bo ja też się jeszcze na tych rzeczach nie znam i dla mnie po prostu to jest jakaś, patrzę na przykład na katalog taki dziecięcy i patrzę, mówię, co to jest, bo ja nigdy nie mam z takimi rzeczami po prostu do czynienia. Ale zaczęłam już właśnie patrzeć, planować mniej więcej i zacznę robić w styczniu zakupy, kiedy będą wyprzedaże, bo myślę, że wtedy będę mogła też natrafić na jakieś dobre okazje cenowe. Następnie, co tutaj mam? Ach, emocjonalny roller coaster. Tak, moi drodzy, chciałam Wam tutaj wspomnieć o jednej rzeczy, bo nie wiem, czy... Wiem, że wiele osób tak ma, nie każdy o tym wspomina i powiem Wam, że okres ciąży jest to okres również ciężki dla związku. To nie jest tylko cieszenie się po prostu, że jesteśmy w ciąży i czekanie na dziecko, to też jest oczywiście taka cała ekscytacja, ale jest to również okres, my przechodzimy przez bardzo wiele zmian fizycznych, psychicznych, hormonalnych, hormony nam po prostu szaleją i ja też czasami jestem zła, że Wesley, pomimo tego, że no on jako nie oczekuje, żeby on wiedział, jak ja się czuję, pomimo tego, że ja mówię, ale myślę, że żaden facet chyba do końca nie zrozumie tak naprawdę, jak my się czujemy i to też wzbudza wiele takich emocji. Także ten tydzień dla nas, dla naszego związku był taki właśnie emocjonalny roller coaster i no powiem Wam, już teraz wszystko jest super, ale staramy się to wszystko jakoś zgrać na razie ze sobą, bo jest to, przechodzimy przez to pierwszy raz i no mówię, z tego co wiem, inne osoby też tak mają, miały i mówię, tutaj nie ma się co też wstydzić, mówić o takich rzeczach, żaden związek nie jest idealny, słuchajcie, i chyba myślę, że dopóki staramy się jakoś to, żeby to wszystko działało i staramy się nauczyć właśnie tych wszystkich nowych rzeczy, to jest i będzie okej. Okej, następna rzecz, słuchajcie, w ciąży po prostu jedyna rzecz, z której jestem po prostu teraz tak bardzo zadowolona, to są paznokcie. Paznokcie mi rosną po prostu, nigdy w życiu mi tak paznokcie nie rosły i zawsze mi się łamały, były bardzo łamliwe, jestem w szoku, naprawdę. Następną rzeczą, pierwszy raz od 2 miesięcy wypiłam zielony warzywny sok w zeszłym tygodniu, z czego się bardzo cieszę. I jestem po prostu, byłam w niebo wzięta, jak mogłam, bo wcześniej nawet ta sama myśl po prostu było mi niedobrze o takich sokach. Zjadłam również, do pracy sobie wzięłam, zrobiłam sałatkę moją warzywną i też ją właśnie zjadłam. Pierwszy raz chyba od 2 miesięcy, także mówię, jest dobrze. Także jeśli, mówię, wcześniej ktoś mi mówił, że ciąży to jest taki piękny okres, teraz naprawdę myślę, że jest to piękny okres, bo pierwszy trymestr był to okres okropny, powiem Wam szczerze, teraz wróciła mi energia, mam dużo więcej energii, czuję się zupełnie inaczej, nie czuję się, jakby mi się chciało wymiotować po prostu 24 na dobę i zaczęłam jeść swoje znowu jedzonko, czuję się naprawdę dobrze. Zdarzyło mi się tak kilka razy, że obudziłam się w nocy i nie mogę z powrotem zasnąć. Chyba jest to spowodowane dlatego, że na przykład jak się kładę o 9, wstaję do toalety o 3:30 powiedzmy, drugi raz, to nie mogę już z powrotem zasnąć, bo wiem, że mam za 2 godziny jakieś wstać jeszcze i tak się, kurczę, kręcę przez jakąś godzinę. Także tak zdarzyło mi się kilka razy w tym tygodniu. I ostatnią chyba tutaj rzeczą, o której chciałam wspomnieć jest, jeśli jesteście w ciąży, jesteście niepewne, czy możecie czegoś używać, czy byłyby to kosmetyki, czy jedzenie, to ja zaczęłam na przykład wysyłać maile do firm o rzecz, której nie jestem pewna. Ja na przykład używałam wcześniej samoopalacza, takiego organicznego Vita Liberata. Są to naturalne, bez żadnych śmieci właśnie kosmetyki do opalania. Do opalania, nie do opalania na zewnątrz, do fake tanning. Rozumiecie? Boże, mózg mi normalnie czasami wysiada, jak o czymś mówię.
nie mogę się przestawić z angielskiego na polski. Wiecie, o co chodzi? O samoopalacze. Samoopalacze, tak właśnie o to chodzi. Przepraszam bardzo, musicie mi wybaczyć. Samoopalacze, właśnie nie wiedziałam, czego mogę stosować. Napisałam, pani mi odpisała, że tak, jak najbardziej, są to wszystkie składniki, ich są organiczne, nie mają żadnych śmieci w sobie, także jak najbardziej mogę używać, bo zaczęłam się po prostu robić blada i chcę troszeczkę koloru nabrać. Następną rzeczą, o którą zapytałam, była spirulina. Jeśli chodzi o spirulinę, dostałam odpowiedź, że raczej można, bo to wiadomo, to są naturalne produkty i organiczne, ale czasami trzeba właśnie zapytać się lekarza. Ja się będę widzieć z położną swoją w środę teraz i zapytam się jej, ale myślę, słuchajcie, jeśli oni wam przepisują leki, lekarze wam przepisują leki, czy antybiotyki, czy cokolwiek innego w ciąży, to myślę, że spirulina naprawdę nie zaszkodzi. Chciałam wam powiedzieć jeszcze, że lekarka mi zaproponowała właśnie, bo powiedziałam, że nie chcę po prostu być chora, wszyscy naokoło są chorzy, teraz nie chcę czegoś złapać. I ona mówiła, możesz mieć szczepionkę przeciw grypie. I ja już jej na to nawet nic nie odpowiedziałam, ja się po prostu z takimi rzeczami nie zgadzam, ale to jest temat na odmienny filmik. Jestem przeciwna szczepieniom, szczególnie w ciąży, bo tutaj jest troszeczkę lekka ironia, ale o tym opowiem w innym filmiku. Tak wygląda mój 15 tydzień, powiem wam, czuję się o niebo, niebo lepiej, jak pewnie widać. Zapraszam was do subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybowaliście. Chciałam jeszcze podziękować wszystkim kobietom, które zostawiają mi tutaj komentarze ze własnymi doświadczeniami. Wy już przez to przechodziłyście. Również te, które przez to teraz przechodzą i dzielą się ze mną swoimi doświadczeniami. Ja przez to pierwszy raz przechodzę i jestem bardzo, bardzo wdzięczna za każdą radę, każdy komentarz, bo mówię, jest to bardzo cenne i ja naprawdę uczę się od was również dużo. Dziękuję wam za to serdecznie, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia następnym razem, pa pa!